Dzień dobry Państwu, 17. kolejka pierwszej ligi grupy północnej. Kontynuujemy w zasadzie tę kolejkę, która rozpoczęła się wczoraj i zabieramy się za spotkanie najciekawsze właśnie w tej serii gier, a więc obecnie znajdujące się na piątym miejscu TAF Toruń kontra trzeci w tabeli FC 10 Zgierz. Kłania się Państwu Krystian Mekka, gości, a więc FC 10. W bramce 12 Maciej Marciniak, w polu z trójką Amadeusz Brzosko, 9 Wojciech Banaszczyk, natomiast Toruńska Akademia Futsalu, w bramce 25 Dawid Kraśniewski, w polu 10 kapitan Mateusz Kończalski, 12 Dawid Kawka, 4. Za moment rozpoczynamy, właściwie w tym momencie już gwizdek Kamila Grzębowskiego, rozpoczynamy rywalizację w Grębocinie. Przypominam, niebiesko-białe stroje to TAF, natomiast Strzelców i takiego naprawdę bardzo mocnego lidera, a tymczasem kapitalna interwencja Kraśniewskiego po zespołu gości, nie było faulu według arbitra Czyszek i kapitalna interwencja z toma trafieniami, to zawodnik UG. Tymczasem ładna akcja Turunian, w Koralski jest odbiór, szansa na kontrę dla TAF-u, lewa strona, chapka, gol! 1-0 prowadzi TAF, ależ to była kontra Toruńskiej Akademii Futsalu, kończy tę akcję Michał Kukowski, no i 1-0 prowadzi zespół gospodarzy. Zboralski najpierw do lewej strony, rozpędził się jak autorstwa Michała Kukowskiego, tymczasem Brzosko, gol! Ależ odpowiedź w tej chwili FC 10 Zgierz, no i uderza Amadeusz Brzosko, mamy remis. 5 minuta i 33 sekunda spotkania. No, na takie tempo zdobywanych trafień przez jeden i drugi zespół bardzo tutaj liczymy. Uderzenie chyba po rykoszecie od Mateusza pierwszej połowy. Bo już 4 faule na koncie ma TAF, a w tej chwili już w plecy ma 2 gole. A trafia do siatki Łukasz Góralczyk, ależ to było piękne uderzenie po indywidualnej akcji Łukasza Góralczyka. Zobaczmy to jeszcze raz, właściwie odkryty środek boiska, nie chciał faulować biegnący zza pleców Kukowski. Jest trochę zawahania i chcieli z tego skorzystać Zgierzanie, ale Kukowem już dwójka zawodników FC 10, ale to wszystko się zatrzymało, ale mogło się też skończyć golem. Nie było faulu, wychodzi zespół ze Zgierza, świetnie wystawił prawą nogę też. Wypadł nam trochę z ekranu. W tej chwili Brzosko, ale już nabiega na piłkę Kraśniewski i druga interwencja bramkarza Toruńskiej Akademii Futsalu. Zobaczmy to jeszcze raz. Brzosko na siłę uderzył w sam środek. Tam stał Kraśniewski, ale później ta dobitka. Uderzenie na bramkę. Marciniak, potężna bomba ze tych rozgrywek. Natomiast no, FC 10 Zgierz to też zespół, który gdzieś kręci się wokół czołówki i też wie Kraśniewski w bramce. A teraz Domański, który był bliski skończenia kapitalnej, indywidualnej akcji. Brzosko poradził sobie Niewiadomski po prawej stronie z Kawką, ale jednak strzał niecelny. Kończalski, Czyszek, agresywnie tam Błaszczyk, ale skończył to strzałem. Przygotowana, Państwo to pewnie zauważą, czwórka zespołu ze Zgierza. Ależ interwencja Marciniaka po swobody na uderzenie z pierwszej piłki. Może teraz Kawka, Czyszek, Marciniak na Zgierza, kontra gości, gol! Kraśniewski, czy była bramka? Nie! Przeanalizował na szybko Młynarczyk, a teraz przypis. Świetny w świetle bramki, natomiast Kawka, Czyszek, Kawka, tam był rykoszet, ale Zgierza, ale jednak jest to strata. Dawid Kawka, zobaczmy, 1-3, ponad poprzeczką Dawid. Znowu składnie Zgierzanie, Kraśniewski, poprzeczka, gol! Jest 3-1 dla FC 10 Zgierz. Najpierw interwencja Kraśniewskiego, a później jeszcze dobitka Emila Młynarczyka. Zwija tam się z bólu w polu karnym. We własnym polu karnym Dawid Kraśniewski. Bramka jest zaliczona. Zobaczmy to jeszcze raz. To takie sytuacyjne po prostu uderzenie ze strony Młynarczyka. Interwencja. I okazja na czwartego gola. Norbert Błaszczyk. 4-1. Prowadzi w tej chwili FC 10 Zgierz. Krystian Pomykała. Strata w środku boiska. No i sytuacja właściwie 2-1. Którą skończył Pomykała.
Bliski przecięcia było był tego zagrania Kończalski, ale tutaj wszystko zagrało perfekcyjnie. Efekt Kukowski, okazja na piątą bramkę. Michaliszyn, jeszcze nie koniec. Znowu on. Z prawej strony Krystian Pomykała ma dużo miejsca. Pomykała! Słupek! Siebie, ale może teraz. Kończalski do lewej strony, chapka przed bramkę. Marciniak, nie było nikogo na dobitkę. W futsalu naprawdę wiele jest możliwe. Teraz strzał chapki. Dogranie piłki do Kawki, Czyszek, Marciniak. O, tam udane wykorzystywanie tej przewagi. Może teraz jest Dawid Kawka. 2-4 w Grębocinie. I 3 minuty do końca rywalizacji. Dawid Kawka, pierwsze trafienie w tym meczu, 12 w tym sezonie. No tak trochę jakbym wywołał do tablicy TAF. Bramka, ale oni tej futsalówki nie mają. Czyszek ponad poprzeczką. Czyszek i Wiśniewski. Kawka obok. Mają 32 punkty na koncie. Koniec. FC10 Zgierz pokonuje TAF Toruń na wyjeździe. 4-2. Dał prowadzenie na początek Torunianom Michał Kukowski, ale później Brzosko, Góralczyk, Młynarczyk, Pomykała. No i jeszcze trafienie Dawida Kawki na otarcie łez, jak się ostatecznie okazało. Oglądamy powtórki tych bramek wszystkich z tego spotkania, a ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Jeszcze powiem tylko o następnych meczach obu zespołów. Tak jak mówiłem wcześniej, TAF Toruń gra na wyjeździe z AZS-em UG Gdańsk. To spotkanie będą mogły Państwo obejrzeć w KP Sporcie w przyszłą niedzielę o godzinie 18:00. Natomiast FC10 Zgierz następny mecz gra u siebie z Amrak CRB Mrówka Orlik Mosina. Też bardzo ciekawy mecz, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, grupę północną. Kłania się Państwu Krystian Mekka. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i do następnych transmisji. Do usłyszenia.